Na treningu różnie bywa i podczas zajęć z bardzo młodymi piłkarzami i z tymi starszymi. W Red Box Akademii Kreatywnego Futbolu trenerzy muszą być omnipotencjalni, posiadać wiele umiejętności i posiadać też zmysł obserwacyjny, aby w porę zareagować. Słowem, muszą być i także są wychowawcami, a Akademia rozrasta się coraz bardziej. Zauważamy też różnicę w kontekście teraz chłopaków, którzy regularnie trenowali do wakacji, a przez wakacje ich nie było, w kontekście tych, którzy w wakacje w treningach tych uczestniczyli. Oczywiście my nie mamy prawa rodzicom ingerować w to, aby zmieniali plany, aby dzieci trenowały w okresie wakacyjnym, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest też czas, gdzie rodzice, jak i też dzieci chcą wypocząć. No ale tak jak mówię, z racji tego, że jesteśmy też młodą akademią, zdobywamy sobie coraz większe zaufanie rodziców, rozmawiamy z nimi też dużo. Rozmawiamy też o treningach, rozmawiamy o ilości treningów, które dany zawodnik przetrenował. I co jest fajne, że rodzice podchodzą do tego z dużym zrozumieniem i jeżeli widzą, że rzeczywiście jest to poparte faktami i tym, że zawodnik robi postępy, to już zapowiedzieli, że na przyszły rok są w stanie te plany skorygować. Może nie diametralnie zmienić, ale skorygować. No to w tym wszystkim też chodzi. Na koniec zapytam, czujesz już taki ruch, no nie powiem powakacyjny, bo 3/4 dopiero wakacji za nami, to sporo, ale już się trochę tutaj tak zjeżdżają właśnie z tych wakacyjnych wyjazdów, wojaży i zaczyna się ruch większy? Tak, zdecydowanie tak, tym bardziej te ostatnie tygodnie sierpnia już pokazują, że na treningu jest coraz więcej osób. Mało tego, dochodzą też cały czas nowe osoby, co nas niezmiernie cieszy, bo sezon wakacyjny był troszeczkę takim okresem martwym. No ale jak widać, nasza akademia jest coraz bardziej rozpoznawalna, coraz więcej się o niej słyszy i stąd ci nowi zawodnicy do nas dochodzą, a ruch rzeczywiście w ostatnich tygodniach, dniach zwiększył się.